No to według mnie spektakl był niesamowity, gratuluję gry aktorskiej, było przepiękne, popłakałam się po prostu, to było cudowne. Dziękuję. Treść cała, jak to zostało wykonane, to niesamowite. Ciężko było się znaleźć. Pan Justyny Bartoszewicz. Ja przepraszam, ale ciężko było się wczuć w tą rolę jakby i musiała Pani na przykład jakoś czytać gdzieś o tym. Tak, ja oglądałam film, powstał film taki na Discovery był, który pokazuje właściwie dokładnie te wydarzenia, o których my mówimy. I też przez ten film zobaczyłam, że ta sztuka bardzo oddaje te wydarzenia faktyczne, bo tam też były nagrania z teatru właśnie, z kamer, gdzie widać było tych ludzi, gdzie widać było te kobiety. Widać było, jak one też wyglądają. Co ciekawe było dla mnie na przykład, jeśli chodzi o tą postać, że ja sobie wyobrażałam, że jednak skoro ona jest tak mocno wierząca w swojej wierze, mocno w islamie, to gdzieś tam na przykład makijaż to raczej nie, a tutaj jest właśnie odwrotnie, one były bardzo mocno na przykład pomalowane, oczy i usta, to jakby z takich zewnętrznych rzeczy. Natomiast jeszcze czytałam też takie pamiętniki z Czarnych Wdów. Jest coś takiego, nie wiem, to w internecie gdzieś to chodzi, nie zostało wydane chyba, ale do jakichś takich rzeczy doszłam. I tam też było opisywane właśnie ze strony Czarnych Wdów. Są też opisywane relacje tego ze strony tam rosyjskich obywateli, jak oni to przeżyli. Że te wszystkie rzeczy się jakoś nałożyły. No ten dokument mnie poraził bardzo, więc te też mi dał jakieś takie... dał mi taką... jakby... Znaczy nie, czasem potrzeba czegoś takiego w robieniu, znaczy często potrzeba w spektaklu celu. Jakby zrozumiałam, po co też to robimy, że to jest faktycznie prawdziwa historia, która się wydarzyła i która jest przerażająca i warto ją opowiedzieć. Tak to wyglądało. Szczerze mówiąc, to mogę powiedzieć o innym, bo przychodzi mi do głowy inne odczucie, bardziej z pracy może, bo już tak z filmu po prostu pamiętam silne jakby odczucia, że cały czas mi właściwie leciały łzy i gdzieś pożerałam tą historię. Natomiast tuż parokrotnie mówiliśmy przy innych spotkaniach, ale ciekawe rzeczy się działy jakby na próbach, kiedy ta historia po raz kolejny opowiadana przez moje koleżanki z ich perspektywy strasznie działała na mnie, że mimo, że ja gram tą rolę smiertnicy, której zależy na zemście, która ma swój cel w tym, to jakby dochodzą te emocje ludzi, którzy są poszkodowani przeze mnie w tym momencie, bo gram tą drugą stronę, tak? I to dla mnie było chyba najgorsze i w pracy też właśnie, że jakby musiałam się odcinać w pewnym momencie od tych emocji i Tamary, i Olgi. Że jakby, no, kiedy to zaczęło działać, to było no, na tyle silne, że jakby gdzieś burzyło moją postać, tak? Która ma być w pewnym momencie przez długi czas silna i jakby nie dawać się ponieść tym emocjom od innych ludzi. Więc to było jakby myślę dla mnie ciekawsze, bo w filmie no, całość jakby była przerażająca w tych, zwłaszcza w wywiadach no, z tymi kobietami. Jakby ilość wątków tutaj można jakby różnymi tropami. Sylwia, powiedz jak u Ciebie postać się przeobrażała, grać po raz kolejny ten spektakl, czy jak to właśnie jest, czy potrzebujesz postaci Sury, żeby tą swoją żałość, tą swoją złość powiedzieć, czy to co mówisz w finale, że tak naprawdę gdybyś straciła dzieci, to byś zdecydowała się na to, żeby założyć pasy, czy jest Ci potrzebna właśnie Sura, żeby poczuć, nie wiem, jakieś uczucia, żeby to się też lepiej grało, żebyś widziała, nie wiem.
Pytasz o to, czy Justyna jako postać powoduje coś na mnie na scenie? To znaczy tutaj konstrukcja jest, to jest wspólna energia, tak? I tu zaczynamy przedstawienie od takiego stanu dosyć trudnego jak na początek, czyli jak na końcu mamy stan już totalnego przejścia i wypalenia, to co jakby się dzieje w środku, czyli to się po prostu dzieje, to na początku dostaliśmy takie zadanie od reżysera, że jesteśmy kobietami, które się znają, które zaczynają rozmawiać o swoich przeżyciach, ale nie wchodzą w nie emocjonalnie, tak? I zawsze od samego początku budowaliśmy to na wspólnej energii. Nie ma czegoś takiego, takiego realistycznego, że ja tutaj z surą, że jakieś emocje mam w sobie, że ją teraz walnę albo duszę za to, co mi robi, albo... To nigdy nie było tak budowane. To było budowane jako wspólna energia i właściwie pracujemy wszystkie na wytworzenie tej energii i dokładnie wiemy, która z nas co niesie. I dlatego to przedstawienie jest tak trudne, a z drugiej strony bardzo przyjemne, bo jak to zaczyna płynąć, jak każda z nas jakby niesie tą swoją sprawę i to zaczyna się przenikać i zazębiać, no to jest fajnie. To znaczy, nie wiem jak ci odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że no, my jakby nie rozgraniczamy tutaj, wiesz, to jest tak, że jak budujesz postać, jak jesteś aktorem, to my tak mówimy, tak, że my nie gramy, tylko jesteśmy na scenie, to jest bycie, to jakby... Jak w naszym środowisku, jak powiesz, ale zagrałeś, to znaczy, że to było bardzo złe. Chodzi o samo bycie, więc ja, nie wiem, Justyna, ale wydaje mi się, że też nie rozgraniczam takich rzeczy, wiesz, to po prostu zagrać mogę coś dla zabawy jakoś na przykład, nie? Czyli ja, gdzie takie rzeczy, nie? Mogę sobie korzystać mogę sobie korzystać z takiego warsztatu, że lubię czasami wiedzieć, ale samo bycie, no nie da się tak że płaczesz. Znaczy da się, ale wtedy nie będziesz czuła, że to mnie smuci. Znaczy, jeszcze coś powiem, bo to jest ciekawe pytanie, bo to jest też zależne, myślę, od trochę od tego, w co wchodzimy, bo na przykład, jeśli pytałabyś o scenę w filmie, gdzie jest zapisane, aktorka ma się tu rozpłakać i reżyser tego chce, no to znaczy trzeba w sobie uruchomić takie rzeczy, żeby to było prawdziwe. To nigdy nie jest płacz, bo wiem, że no nie wiem, mam taką technikę, tak, nie wiem, patrzę długo gdzieś i płaczę. To jakby nie o to chodzi, tak? Światło połączę. I światło daje czy coś. Jakby, że to trzeba w sobie wyzwolić. To już jest twoja indywidualna sprawa aktora, jak ty w sobie to wyzwalasz, co sobie jakby nanosisz. Tu akurat w tym spektaklu, jeśli już zapytałaś, to na przykład Sylwia ma tam taką scenę bardzo dramatyczną mocą i zazwyczaj ten płacz wychodzi.
U mnie na przykład to raczej nie jest zapisane, mi to się akurat wymyka czasami, że gdzieś te łzy pójdą, ale raczej staram się tego nie robić, więc to jest akurat, tu się czasami wymyka, tak bym powiedziała. Nie jest to konkretnie tak gdzieś tam prowadzone tak, żebym ja w jakiś płacz jednak weszła. To, co jest na przykład na końcu, to jest bardziej wyzbycie się emocji, ale po prostu po całości, czasem jak naturalnie idą te łzy, no to jakby to nie o to chodzi, żeby je teraz trzymać, tak? Żeby powstrzymywać, bo tam tak nie było. Jak się wydarzają takie rzeczy, to się po prostu wydarzają. Tutaj też macie, no, jak ta rozmowa się te wypowiedzi zmierzały do tego, że macie do czynienia z zawodowymi aktorkami, które kiedy wchodzą w rolę, to jakby dla nich ta przestrzeń sceny jest bardzo ważna. I to, co grają, i one są w tym spektaklu, tak? I wtedy można powiedzieć właśnie o spektaklu wybitnym, jeżeli aktorzy nie grają, a są w roli, są w tym spektaklu i w tym sensie są prawdziwi. Tu już rozmawiałam z jedną osobą, że już po raz kolejny widzimy ten spektakl i za każdym razem doznajemy wzruszenia, my jako widzowie, pewnie z różnych powodów. Czyli nasze wzruszenie na pewno jest autentyczne, z jakiegoś powodu się wzruszamy. I to jest też miarą spektaklu, kiedy idziemy do teatru, że nie przychodzimy wyłącznie do teatru po to, żeby zaliczyć jakiś spektakl, tylko jeżeli wybieramy, już selekcjonujemy spektakle, to idziemy, staramy się patrzeć na takie spektakle, które przynoszą wzruszenie, które mogą przynieść wzruszenie. Tak? I wtedy możemy powiedzieć, że to była dobra sztuka. Dla mnie to była dobra sztuka. Tak? To tak jak w teatrze antycznym potrzebne było to, żeby widz się oczyścił właśnie oglądając spektakl. To jest, i taka jest rola również tego spektaklu. No właśnie, tutaj jakby to pytanie trochę wybiło z jakiegoś rytmu. Moi drodzy, tak w ramach podsumowania, chyba że chcecie jeszcze coś powiedzieć. Tak. Czy Pani jakby charaktery tych postaci są podobne do Pani charakteru? Czy na przykład Pani odgrywa jak Cieszenkę, czy była Pani gotowa poświęcić się za którymś sobie wyższą sprawę, albo czy Pani będzie postrzelona, tak jak tam Olga krzyczała, że nie wyjdę stąd, tylko to jest moje dziecko i mój mąż, czy Pani była gotowa? A Ty potrafisz powiedzieć, co byś zrobiła? Nie. Tak mi się wydaje, znaczy ja mogę sobie wyobrazić, co mogłabym zrobić, natomiast nigdy nie odpowiadam na takie pytanie, bo to jest dla mnie trochę nieprawdziwe, wiesz, bo tak naprawdę sytuacja, w jakiej jestem, to, co się wcześniej działo, to co mam do zrobienia, to jest jakby, to oddziałuje na moje kolejne jakby ruchy, tak? Na moje kolejne decyzje. Więc to, że ja teraz sobie powiem, tak, zrobiłabym tak, bo czuję, że ta postać miała rację, poszłabym się zemściła, to jest jakby jedno, a drugie, jakby będąc w tej sytuacji, to jest kompletnie co innego. Aczkolwiek osobiście uważam, że no, to nie jest droga, żeby. Bo to jest budowanie kolejnej agresji. A dla mnie ta postać, właściwie nie postać, tylko osoba, bo Olga jakby żyje i to jest autentyczna osoba. Zresztą to jej słyszałam. No wszystkie trzy słyszałam, tak, słyszałam jej wypowiedź w filmie. To stwierdzam, że odpowiadając Ci na pytanie, że tak, że widzę podobieństwo mojej osobowości do rzeczywistej Olgi, ale to już wydaje mi się, że Adaś nalepa tak nas. Reżyser tak nas dobrał. Że coś może jest, jakieś elementy. Moi drodzy, czasami w teatrze jest tak, że pisze się scenariusz dla konkretnych aktorów. Czyli kiedy teatr zamawia sztukę, zdarzają się również takie sztuki, że są pisane dla konkretnego teatru, pod konkretnych aktorów. I wtedy na przykład taki dramaturg może mieć jakieś rozeznanie, że na przykład
ten aktor bardzo dobrze sobie radzi na przykład z takimi postaciami i tak dalej, i tak dalej, więc to może być tak rozpisane. Tutaj reżyser miał trzy aktorki, z którymi pracuje już od wielu lat i które również poznał, udało mu się poznać, więc być może łatwiej było mu zaproponować na przykład rolę, to jeżeli o to chodzi. Ale zadałaś bardzo dobre pytanie, bo w którejś z rozmów tutaj tak wynikło. Moi drodzy, mamy wojnę u naszych granic, rosyjsko-ukraińsko, eskalacja tego konfliktu, no nie wiadomo w którym kierunku pójdzie, na razie jest cały czas pokazywanie sił, a zadam pytanie młodym mężczyznom. Czy wy stanęlibyście, bo tutaj to pytanie jest okej, do kobiet, tak, co one by zrobiły, a bądź mężczyźni, gdybyście byli postawieni w sytuacji wyboru, na przykład obrony swojej ojczyzny, wartości jakichś, czy byście się zdecydowali, czy dopóki ktoś wam nie zadaje takiego pytania, nie zmusza was państwo do tego, żeby wstąpić do wojska, to zostawiacie. Ale czy w ogóle wzięliście kiedyś taką opcję pod uwagę? Ja na przykład nie chciałbym się teraz. Nie za dużo. Chciałbyś? Ale nie za dużo. Chciałbyś? Ja nie chciałbym się. Być zawodowym żołnierzem, tak? Ale tutaj mamy sytuację troszkę. Zadałam troszkę pytanie odnośnie konkretnej sytuacji. Gdyby was poproszono o obronę ojczyzny, czy mielibyście wybór, tak, nie, czy byście się zdecydowali, czy to jest takie łatwe, czy dzisiaj umielibyście na to pytanie odpowiedzieć? Ja bym raczej się nie zgodził, bo dla mnie ojczyzna nie jest aż tak ważna. Mamy głos młodego człowieka. Jeszcze raz? Mi się wydaje, że naszym obowiązkiem jest nie tylko nasze. No ale jakbyście mieli możliwość pojechania do, nie wiem, do znajomych w Norwegii, w Szwajcarii. Do krajów, gdzie jest bezpieczniej, gdyby były takie kraje, to... Wojska tylko czy poszli na wojnę i wtedy jest odpowiedź, tak? Czy oni poszli na wojnę, nie do wojska. To jest na wojnę nie idziesz z rodziną. Jeśli ktoś chce i wie, że to jest jego kraj, czuje, to powinien pójść, bo przecież ktoś kiedyś też dał za naszą wolność. Przecież cierpieli ludzie, umierali w obozach, była wojna, strzelaniny i to wszystko po to, żebyśmy my teraz byli w miarę bezpieczni. Czemu my nie moglibyśmy pomyśleć o tych naszych przyszłych pokoleniach i zadbać o ich bezpieczeństwo? Na przykład, oczywiście, czyli można by było sobie tutaj taki cel postawić. Ja was do niczego nie namawiam, nie życzę wam absolutnie znalezienia, i sobie też nie życzę znalezienia się w takiej sytuacji, żeby musiała dokonywać wyboru. Dawno temu myślałam, że jeżeli będzie taka sytuacja, to w ogóle bez dwóch zdań będę pierwsza, która stanie w obronie ojczyzny. A dzisiaj, kiedy już mam jakieś tam doświadczenie i mogę sobie porozmawiać na temat konfliktów zbrojnych na świecie, to chciałabym wiedzieć, czy ten konflikt, w który na przykład miałabym wejść, to jest słuszna, w cudzysłowie, bo nie ma tutaj słuszna wojna, słuszna sprawa. Tak? Wtedy bym chciała się zadeklarować. Na przykład. Tak? Oczywiście żadna wojna nie jest słuszna, ale są właśnie, bo o tym jest również spektakl. Moi drodzy, tutaj Sura walczyła w słusznej sprawie. Rosjanie w słusznej sprawie się bronili. Ale początki konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego sięgają kilka wieków wcześniej. Oni zawsze ze sobą wchodzili w konflikt, moi drodzy. I już dzisiaj, po tylu latach, nikt nie jest w stanie powiedzieć, kto ma rację, tak? Więc to jest akurat trudne. Ale z drugiej strony, zastanawiając się bardzo długo nad tym, być może
zgadzamy się na konflikty, tak? Jeżeli sobie tylko zaczynamy o tym rozmawiać, jeżeli nie staniemy, jeżeli nie podejmiemy w którymś momencie jakiegoś wyboru, tak? Nie mówię stanięcia do walki, bo to już jest jakby skrajna, skrajna opcja, tak? Moi drodzy, jeszcze raz przypominam, oglądaliście spektakl Nord-Ost Teatru BOTO, teatru Fundacji BOTO, w Teatrze na Plaży. Mam nadzieję, że od przyszłego semestru będziemy mogli projekt kontynuować już z innymi spektaklami. Jeszcze raz Wam przypomnę, aha, zapomniałam o jednej rzeczy. W zeszłym semestrze i w tym również trzy spektakle, które się również odbyły, już przyniosły mi recenzje. W zeszłym roku uczniowie pisali recenzje na konkurs. Ja Was zachęcam do napisania recenzji z tego spektaklu i przesłania go polonistki, które są, z którymi ja jestem w kontakcie, z Waszych szkół, znają do mnie namiary. Polonistki mogą mi przesłać recenzje. Wybierzemy spośród wszystkich recenzji dwie najlepsze i dwie wyróżniające się i te osoby, tak jak w styczniu tego roku, otrzymają nagrody z Urzędu Miasta Sopotu. Również będą to wejściówki do teatru, między innymi. Także zapraszam Was. Termin napisania, dosłania tych recenzji do mnie to 8 czerwca. To jest absolutny deadline tych recenzji. Także w razie czego, jeżeli jesteście zainteresowani, to proszę zwróćcie się do Pań. Recenzje najlepiej pisać no, krótko po spektaklu, żeby pamiętać ilość rzeczy. Jeszcze raz przypominam, mieliście przyjemność obcowania z Sylwią Górą-Weber.